W niewielkiej wsi w gminie Lubniewice o nazwie Glisno żyła niegdyś wdowa Anna Bella. Żyła w nędzy, utrzymując się z drobnych robótek i żebractwa. Wieczorem, gdy poddanym rozdawano żywność, przychodziła do gospodarzy i prosiła o chleb. Kobieta rozdająca żywność niechętnie dawała jej resztki i zdarzało się nieraz, że żebraczka odchodziła głodna. Dziewczę rozdające jedzenie niedługo miało wychodzić za mąż. Wdowa Bella po kolejnych odmowach strawy zaszantażowała oblubienicę czarami. Twoje dzieci będą niemowami tak długo, jak będę musiała żebrać w okolicach Glisna. Kilka lat po ślubie pani Teichert urodziła dwójkę dzieci, które były niemowami. Dopiero gdy dzieci dorosły, nauczyły się mówić, lecz odzywały się tylko w obecności wdowy Bella, która wkrótce została aresztowana i osadzona w więzieniu w Kostrzynie. Na świadków wezwano dzieci panny Teichert, które mówiły płynnie, ale wciąż tylko w obecności Anny Bella. Podczas przesłuchania wdowa została skazana przez czary na śmierć, lecz wcześniej popełniła samobójstwo. Rodzina przeniosła się do Sulęcina, a dzieci nauczyły się krawiectwa. Natomiast młodsze dzieci urodzone po śmierci żebraczki były w pełni normalne.